Cieszę się, że spędzimy ze sobą te kilka chwil w takim ważnym miejscu, w którym Bóg w wielu sercach dokonywał bardzo ważnych rzeczy. I chciałbym, abyśmy na początku posłuchali fragmentu z Ewangelii Świętego Jana, który będzie dla nas takim punktem wyjścia do tego rozważania, które bardzo mocno Bóg włożył w moje serce. Kiedy przeszło tydzień temu, przeżywałem moje rekolekcje wielkopostne, będąc na pustelni, wysoko w górach, modląc się i słuchając Boga, gdy modliłem się o to spotkanie, gdy modliłem się za was, Bóg pokazał mi właśnie ten fragment i pewne przesłanie, które chcę dać wam na ten czas, bo wierzę, że naprawdę jest od Boga. To będzie fragment z 4 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Kiedy Jezus dowiedział się, że faryzeusze rozprawiają o tym, iż ma on więcej uczniów od Jana, a także więcej osób schodzi się do niego po chrzest niż do Jana, choć w rzeczywistości Jezus nikogo nie chrzcił, a czynili to tylko jego uczniowie, opuścił Judeę i ponownie udał się do Galilei. Zdecydował się iść przez Samarię. Droga przebiegała w pobliżu Sychar, miasta leżącego niedaleko pola, które Jakub podarował swojemu synowi Józefowi. Tam też znajdowała się studnia Jakuba. Jezus, zmęczony podróżą, usiadł przy studni. Było koło południa. W pewnej chwili po wodę do studni przyszła jakaś samarytańska kobieta. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Nie mógł poprosić o to swoich uczniów, gdyż ci udali się do miasta, by kupić jedzenie. Samarytanka zaś tak mu odparła: jaki z ciebie Żyd, że prosisz mnie, Samarytankę, bym dała ci pić? Trzeba bowiem wiedzieć, że pomiędzy Żydami a Samarytanami istnieje zadawniona wielka niechęć. Wtedy Jezus powiedział: gdybyś tylko wiedziała, co jest darem od Boga i kto powiedział do ciebie: daj mi pić, wówczas sama byś mnie prosiła o życiodajną wodę. Kobieta, nie rozumiejąc wcale, o czym on mówi, stwierdziła: panie, nawet nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Jak więc miałbyś zaczerpnąć takiej wody? Czy jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który wykopał nam tę studnię? On sam pił z niej, a z nim jego synowie i bydło. Na to Jezus rzekł: kto pije tę wodę, będzie wciąż na nowo odczuwał pragnienie. Każdy zaś, kto się nasyci wodą ode mnie, nie będzie już usychać z pragnienia, ponieważ woda, którą ja daję, stanie się w nim samym tryskającym źródłem odwiecznego i nieskończonego życia. Wtedy kobieta z lekkim przekąsem w głosie powiedziała: o tak, panie, daj mi takiej wody, abym już więcej nie pragnęła i nie musiała wracać, by czerpać z tej studni. A Jezus na to: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Na to kobieta rzekła: nie mam męża. Wówczas Jezus stwierdził: słusznie powiedziałaś, że nie masz męża. Wcześniej miałaś ich pięciu, a człowiek, z którym teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. W końcu coś szczerze wyznałaś. Wtedy kobieta wpadła w wielkie zdumienie i przyznała: panie, teraz widzę, że jesteś prorokiem. Wyjaśnij mi więc, proszę, pewną kwestię. Nasi ojcowie oddawali cześć Bogu na górze, która znajduje się tu, w pobliżu, zaś wy, Żydzi, twierdzicie, że tylko w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy oddawać cześć Najwyższemu. Jak jest naprawdę? Jezus na to tak odpowiedział: zaufaj mi, kobieto, że nadchodzi już czas, kiedy Ojciec nie będzie odbierał czci ani na tej górze, ani w Jerozolimie. Wy czcicie tutaj tego, którego w rzeczywistości nie znacie.
Żydzi zaś w Jerozolimie oddają hołd temu, którego znają, ponieważ plan zbawienia Boga zaczyna się od Żydów. Zbliża się jednak czas, a w zasadzie już nadszedł, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. I właśnie takich czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest postacią duchową, dlatego konieczne jest, by Jego czciciele oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Słysząc to, kobieta z przejęciem powiedziała: wiem, że ma przyjść Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On już przybędzie, wszystko nam objawi. Wtedy Jezus powiedział: właśnie z Nim rozmawiasz. To ja jestem Mesjaszem. W tym momencie nadeszli uczniowie Jezusa i doznali wstrząsu, widząc, że rozmawia z kobietą i to w dodatku z Samarytanką. Żadnemu jednak nie przyszło do głowy spytać, czy potrzebowałeś czegoś, albo z jakiego powodu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś odstawiła dzban i pobiegła do pobliskiego miasta, gdzie zaczęła wołać: idźcie zobaczyć tego, który przenika ludzkie serca. On wie o mnie wszystko. Nie pytając o nic, wiedział, czego w życiu się dopuszczałam. Czyż nie jest to Mesjasz? Wskutek jej świadectwa wielu ludzi z tego miasta udało się do Jezusa. Tymczasem uczniowie prosili Go: rabbi, zjedz coś. Lecz On tak odrzekł: ja sycę się pokarmem, którego wy nie znacie. Skonsternowani uczniowie tak między sobą mówili: czyżby ktoś przyniósł mu coś do jedzenia? Lecz Jezus przerwał im tymi słowami: moim pokarmem jest pełnienie woli tego, który mnie posłał, i realizowanie dzieł, które on zaplanował. Czyż nie wy sami mówiliście ostatnio: jeszcze 4 miesiące, a zaczną się żniwa? Słuchajcie więc, co mówię, i rozejrzyjcie się dokoła. Duchowe żniwo jest już gotowe do zebrania. Jak żniwiarzowi płaci się udziałem z tego, co zbierze, tak również jest w Bożym Królestwie. Duchowy plon będzie podstawą nagrody, którą żniwiarz Królestwa odbierze w swym przyszłym życiu. Tak bowiem wszystko zostało ułożone, by żniwiarz mógł cieszyć się razem z siewcą. Czyż nie o tym właśnie mówi przysłowie: jeden sieje, drugi zbiera? Ja was powołałem do tego, abyście zbierali duchowe żniwo, przy którego zasiewie wcale się nie trudziliście. Ktoś inny trudził się przy nim, wy zaś macie jedynie zebrać plon trudu tamtego. Wielu Samarytan w miasteczku zaufało Jezusowi dzięki świadectwu kobiety, która mówiła, że On przenika ludzkie serca i wie o mnie wszystko. Przyszli więc do Niego i zaprosili do siebie. A gdy nalegali, by z nimi pozostał, zatrzymał się u nich przez 2 dni. W tym czasie jeszcze wielu innych mieszkańców miasteczka pod wpływem Jego nauczania złożyło w Nim swoją nadzieję. Zaś do owej kobiety mówili: teraz ufamy Mu już nie z uwagi na Twoje świadectwo, ale dlatego, że sami Go usłyszeliśmy i poznaliśmy, że to On jest prawdziwie Zbawicielem świata. Trochę długi ten fragment, nie? Ale on ma w sobie coś, co dla nas jest niezwykle ważne. Zobaczcie, co się stało z tą kobietą i w którym momencie się to stało. W pewnym momencie, gdy Jezus przeniknął jej serce i dotknął czegoś, z czym ona sobie totalnie nie potrafiła poradzić, wszystko dla niej stało się jasne. Ta kobieta miała naprawdę ciężką historię życia i jej dramatem było to, że generalnie wszyscy ludzie uważali ją za niezbyt moralnie w porządku. Taką osobę, która popełniała grzechy, a w związku z tym była napiętnowana. I wiecie, ona przyszła do tej studni w takiej porze, w której jest największe słońce, i zrobiła to po to, żeby nikt jej tam nie spotkał,
żeby nie musiała na nikogo patrzeć, żeby nikt jej nie wytykał palcami, żeby nikt się z niej nie śmiał. Po prostu miała beznadziejne życie. Była wyrzutkiem społecznym z powodu grzechu. I kiedy spotkała tam Jezusa, to była dla niej niekomfortowa sytuacja. Chciała być sama i chciała, żeby ludzie wreszcie dali jej spokój. Bo to wytykanie palcami, to szydzenie z niej było dla niej bardzo trudne. I kiedy Jezus mówi prawdę o jej sercu, że wie wszystko, że miała 5 mężów, że teraz żyje w związku, który jest totalnie nieakceptowalny przez prawo, przez obyczaje ludzkie. I kiedy Jezus mówi to do niej, wiecie, z takim naprawdę spokojem, no bo On z nią rozmawiał, On jej nie skreślił, On jej nie odrzucił, On jej nie wygonił, no po prostu ją przyjął. I kiedy ona ma doświadczenie, że Jezus dotyka najbardziej trudnego tematu w jej życiu i robi to z miłością, z delikatnością, z akceptacją, że ona się może czuć bezpiecznie, że po prostu nie jest podeptana, wyznaje wiarę w Jezusa. Przyjmuje Jezusa jako Zbawiciela. Przyjmuje Jezusa jako Mesjasza. Wiecie, dlaczego dzisiaj wielu ludzi nie wierzy w Jezusa? Wiecie, dlaczego dzisiaj wielu ludzi nie przyjmuje Jezusa? Ponieważ nie mają tego doświadczenia, które dostała ta kobieta. Nie mają doświadczenia, że Jezus jest posłany do nas, nie tak ogólnie, ale jest posłany do nas, do tych miejsc, z którymi my sobie nie radzimy, które są trudną historią, które są grzeszne, przez które my cierpimy, przez które... No po prostu nie jest nam łatwo. Jezus jest posłany do tych miejsc po to, by te miejsca przeniknąć i by w tych miejscach przynieść pokój, by w tych miejscach każdy z nas był uratowany. Nie ma wiary, nie ma słowa wierzę Ci, Jezu, ufam Ci, Jezu. Nie ma czegoś takiego, dopóki osobiście człowiek nie doświadczy, że Jezus go zbawił. Że wziął to, co jest najbardziej brudne, trudne, beznadziejne. Że wziął to miejsce, w którym naprawdę jesteśmy bezradni i z którym totalnie nie potrafimy sobie poradzić. I że traktuje to miejsce jako coś świętego. Jako coś, co jest dla niego ważne. Jako coś, nad czym on się pochyla. Największy przełom w wierze przychodzi wtedy, gdy człowiek zaczyna doświadczać zbawienia w Jezusie, czyli ratunku, czyli po prostu tego, że miejsce śmierci stało się miejscem życia. I zobaczcie, że ta kobieta jest porażona, ona jest wstrząśnięta, ale nie została podeptana, ona została uszanowana. I słuchajcie, leci od razu. To jest kosmiczne. Ona leci do ludzi, którzy ją deptali. Ona leci do ludzi, którzy ją wytykali palcami, którzy się z niej śmiali, którzy uważali ją za kogoś gorszej kategorii. Ona od razu leci do tych ludzi i mówi, idźcie do Jezusa. Ten człowiek po prostu mnie uwolnił. Ten człowiek wie o mnie wszystko. Ten człowiek mnie przyjął. On musi być Mesjaszem, on musi być od Boga. Zobaczcie, przełamała strach, przełamała obawę, że zostanie znowu skrzywdzona, znowu odrzucona. Ona się wcześniej bała kontaktu z ludźmi, a teraz leci do ludzi, którzy ją krzywdzili i głosi im Jezusa. To jest owoc wiary. To jest owoc wiary. I wiecie, że gdy na końcu tej Ewangelii przeczytaliśmy to, co ci ludzie mówią do Jezusa, że teraz wierzymy nie dzięki świadectwu tej kobiety, nie dzięki temu, co ona nam poopowiadała, ale po tych 2 dniach pobytu Jezusa z nimi, oni mówią, teraz wierzymy w Jezusa, że On jest Zbawicielem, bo myśmy tego samego doświadczyli, bo myśmy to samo przeżyli, co ona, że On nas przenika, że On nas zna,
że On nas nie potępia, wręcz przeciwnie. On przywraca nam godność, On przywraca nam życie. Taki jest Jezus. I tak się rodzi wiara. Niezależnie od tego, słuchajcie, ile mamy lat, niezależnie od tego, z jaką historią się zmagamy, niezależnie od tego, co jest przed nami, jakie wybory, jakie decyzje, niezależnie od tego, co myślisz o sobie, co inni myślą o tobie, Jezus dla każdego jest taki sam. I to jest Zbawiciel. I jeżeli chcesz stać się człowiekiem wiary, jeżeli chcesz, aby w twoim życiu objawiła się moc Ewangelii, to nie bój się odsłonić przed Jezusem miejsca, które jest dla ciebie najtrudniejsze, najbardziej ciemne, które cię przeraża, z którym sobie nie radzisz, w którym jesteś po prostu bezradny. Jezus chce wejść w to miejsce, byś stał się człowiekiem wiary. I wielu ludzi po prostu chowa to przed Bogiem, bo się boi. Zwłaszcza gdy w tym miejscu zostali gdzieś tam poranieni przez innych ludzi. Wielu ludzi nie chce tam Jezusa wpuścić. I dlatego mamy problem z wiarą. Dlatego często zamiast wiary mamy religijność. Mamy jakieś praktyki. Odmawiamy modlitwy, śpiewamy litanie, idziemy na pielgrzymkę i różne rzeczy możemy robić w takim, wiecie, duchu religijności. Ale tak naprawdę Bogu chodzi o wiarę. Bogu chodzi o to, żebyś powiedział Mu to, co ta kobieta. Wierzę, ponieważ On przeniknął moje wnętrze. Bogu zależy na tym, że gdy ktoś ciebie zapyta, dlaczego jesteś w kościele, dlaczego jesteś przy Bogu, dlaczego wierzysz, dlaczego się modlisz, Bogu zależy na tym, byś mógł powiedzieć, bo po prostu w moim życiu była ciemność, bo po prostu w moim życiu była śmierć, w moim życiu była bezradność, a On przyszedł i mnie uwolnił, a On przyszedł i mnie zbawił, a On przyszedł i dzisiaj żyje. I powiem wam szczerze, że gdybym tego naprawdę kilka razy w życiu nie przeżył, że Jezus przyszedł do miejsca mojej ciemności, mojego grzechu, mojego trudu, mojej bezradności, do miejsca, z którym totalnie nie wiedziałem, co zrobić. I to 20 lat temu, gdy byłem w szczycie pogaństwa, jako po prostu nastolatek, który nie chciał mieć z Bogiem nic wspólnego. I On wtedy przyszedł i zbawił to miejsce i dlatego uwierzyłem i dlatego za Nim poszedłem, zostałem palotynem. Ale potem, wiecie, w kapłaństwie wiele razy doświadczałem tego, że Jezus realnie przychodził do życia, realnie. Dotykał czegoś, co było trudne i po prostu to uzdrawiał, żeby człowiek mógł normalnie funkcjonować. Co nie działa w twoim życiu? Z czym sobie nie dajesz rady? Co jest takim miejscem, o którym nie mówisz innym ludziom, bo jest to trudne, bo się boisz, że cię ktoś odrzuci, że cię ktoś podepta, że cię ktoś oceni? Co jest takim miejscem, które po prostu napawa cię lękiem, bo nie wiadomo, co z tym zrobić? Czasami, wiecie, to mogą być bardzo prozaiczne rzeczy, czasami bardzo dramatyczne, bardzo trudne. Ale Jezus przychodzi do ciebie, Jezus stoi przed tobą i po prostu chce tego dotknąć, bo ty tego potrzebujesz. Bo nie jesteśmy stworzeni po to, żeby żyć w lęku. Nie jesteśmy stworzeni po to, żeby było beznadziejnie. Jesteśmy zaproszeni do tego, by przez wiarę przyjąć zbawienie w Jezusie. By przez wiarę przyjąć łaskę, którą On nam daje po to, żebyśmy byli wolni. Żebyśmy się nie bali ludzi. Żebyśmy się nie bali historii naszego życia. Żebyśmy się nie bali być prawdziwymi. Wielu ludzi dzisiaj żyje w kłamstwie. Ukrywają pewne historie. Wielu ludzi dzisiaj nie jest w stanie dźwignąć pewnych trudnych rzeczy w sobie. I zakładają maskę i pokazują się z lepszej strony. Ale to nie działa. Jezus działa.
Zbawienie, które On przynosi, działa. I On chce Tobie to dać, żebyś wierzył. Żebyś wierzył. Bo kiedy my jako chrześcijanie z realnym, namacalnym doświadczeniem zbawienia w Jezusie Chrystusie stajemy wobec innych ludzi, którzy nie wierzą i mówimy, co Jezus nam zrobił. I mówimy, co Jezus nam zrobił. To po prostu oni przyjmują to świadectwo i otwierają się na Jezusa. Wiele razy to widziałem. Wiele razy to widziałem, że gdy młodzi ludzie z wiarą mówili o Jezusie, bo doświadczyli Jezusa, to inni młodzi potrafili też to przyjąć. Wiecie, my tego potrzebujemy. My potrzebujemy takiego kościoła. My potrzebujemy takich wspólnot. My potrzebujemy takich ludzi, którzy mają doświadczenie Jezusa, który zmienił ich życie, który uratował ich życie, uwolnił ich życie. I po prostu, którzy mówią o tym, bo się nie wstydzą, nie boją, ale są dumni, że czegoś takiego doświadczyli. Na poprzednim czuwaniu zadawaliście sobie pytanie, czy wierzysz? Zobacz, dzisiaj stoimy przed zadaniem powiedzenia wierzę. Wierzę. Bo widziałem Boga. Bo moje życie zostało uratowane. Bo moje życie zostało uzdrowione. Bo moje życie zostało przemienione. Wierzę. Kościół i świat potrzebuje tego świadectwa. Kościół i świat potrzebuje Twojego wyznania wiary. Bo obok Ciebie jest mnóstwo młodych ludzi, którzy totalnie nie znają Jezusa. I Ty możesz stać się apostołem przez to, że Go spotkałeś, przez to, że Go doświadczyłaś, przez to, że Twoje życie się zmieniło. Możesz mieć udział w tym, o czym czytamy w Ewangelii. Stojąc i mówiąc, wierzę, bo to mi uczynił. Idź do Niego. Idź do Niego. Masz takie doświadczenie, że próbowałeś kiedyś komuś pomóc? Ktoś był w potrzebie, nie wiem, ktoś był chory, albo ktoś sobie z czymś nie radził, ktoś miał jakiś kłopot, ale był dla ciebie ważny i po prostu chciałeś pomóc. Wiecie, prawda jest taka, że najlepszą pomoc, jaką my możemy dać drugiemu człowiekowi, naszym rodzicom, naszemu rodzeństwu, naszym kolegom, przyjaciołom, najważniejsza pomoc to jest pokazanie im Jezusa, który zadziała w ich życiu i który zmieni ich życie, uwolni ich życie. Jest mnóstwo dookoła nas ludzi smutnych, ludzi w potrzasku, ludzi w zagubieniu. Kurczę, oni po prostu potrzebują Jezusa. I ktoś im musi Go zanieść. Ktoś im musi powiedzieć, jakie rzeczy Jezus robi. Jaką ma moc dzisiaj wciąż. Słuchajcie, ile ludzi żyje w depresji od najmłodszych lat. Przecież oni muszą usłyszeć od ludzi wiary, że rozwiązanie jest w Jezusie Chrystusie. Może obok Ciebie w Twoim domu są ludzie, którym nie wyszło życie, po prostu mają rozwalone życie i się zmagają z różnymi trudnymi rzeczami. Potrzeba, żebyś powiedział im, że jest Jezus. Potrzeba, żebyś dzięki wierze, żebyś przez wiarę po prostu uratował ich życie. Uratował ich życie. To jest nasze zadanie. To jest zadanie Kościoła. I wiecie, my nie mamy nic innego do roboty. Nic innego do roboty. Niedawno widziałem dwóch, nie wiem, 13-latków, którzy z taką mocą głosili Jezusa, słuchajcie, z taką mocą głosili Jezusa, że stanąłem w osłupieniu i myślę sobie, ale czad, oni musieli Go spotkać, oni musieli Go doświadczyć, oni mówią z takim przekonaniem, na bank Go widzieli. I wiecie,
inni młodzi ludzie, którzy tego słuchali, po prostu jak wryci patrzyli. Byli poruszeni. Bo my wszyscy potrzebujemy tego samego. Potrzebujemy poradzić sobie z tym, z czym sobie nie radzimy. Potrzebujemy nadziei tam, gdzie jej nie ma. Potrzebujemy mocy tam, gdzie jesteśmy słabi. Potrzebujemy Jezusa. Ale żeby Jezus przyszedł do wielu ludzi, to musi być zaniesiony przez wierzących. Przez wierzących. Jesteś gotowy powiedzieć dzisiaj: wierzę? Jesteś gotowy, jesteś w stanie po tym, co słyszysz ode mnie, wstać i powiedzieć: wierzę. Wierzę, że On taki jest. Wierzę, że jest dobry. Wierzę, że jest mocny. Wierzę, że On to robi. Wierzę, że ratuje ludzi. Wierzę, że jest jedyną odpowiedzią na pytania. Wierzę, że po prostu Jego potrzebują moi bliscy. Jesteś w stanie to zrobić? A może Ty bardziej potrzebujesz Go zobaczyć? A może dzisiaj jesteś taką osobą, która powie: nie, no nie wierzę. Nie wierzę, bo ja tak nie mam. Nie wierzę, bo ja tak nie mam. Bo jestem przy Bogu ileś lat, w zaangażowaniu, w kościele, a moje problemy się nie zmieniły. A wszystko jak było, tak jest. A może trzeba by powiedzieć: nie wierzę, bo nadal się zmagam z tym, co jest beznadziejne. I nic, nie minęło. Jeżeli dzisiaj nie jesteś w stanie wstać i powiedzieć: wierzę, i iść, by przekazać tą dobrą nowinę następnym, to potrzebujesz dzisiaj Jezusa, potrzebujesz Jego mocy. Potrzebujesz, aby to miejsce Twojego trudu, wstydu, grzechu, cierpienia po prostu zostało przez Jezusa dotknięte. Potrzebujesz doświadczenia zbawienia, bo z Niego wypływa wiara. Więc chciałbym Cię zaprosić do tego, abyś teraz wziął przed oczy właśnie to, co jest dla Ciebie ciężkie, to, z czym sobie nie radzisz. Pewną Twoją śmierć, pewną beznadzieję. To, wobec czego jesteś bezradny. I żebyś zawołał tam Jezusa. Jeżeli wierzysz, że On może pomóc, to zawołaj tam Jezusa za chwilę ze mną. Bo od tego będzie bardzo wiele zależeć. Pomyśl o tej sytuacji teraz. Na jakie rozwiązanie czekasz? Może już długo. Może to ci odbiera radość życia. A może nawet nie chcesz żyć, myśląc, że to masz. I chcę Cię zaprosić, żebyś się modlił, żebyś się modliła ze mną teraz. Wyznając wiarę, że Jezus jest od tego większy. Że dzisiaj tutaj na tym czuwaniu Jezus może to rozwiązać. Że Jezus może to uzdrowić, może przynieść światło, może przynieść nadzieję. Uwierz, że On jest w stanie wejść w to miejsce i przynieść zbawienie, wyzwolenie. Możesz zamknąć oczy, aby nikt na Ciebie nie patrzył. I proszę Was, żebyście też to uszanowali w innych. Nie patrzcie, nie oglądajcie się teraz na innych. Po prostu niech to będzie moment, w którym zobaczymy, czym jest wiara. Zobaczymy, do czego jest wiara.
i jaką moc ma wiara. Zrób to, zamknij oczy i módl się teraz ze mną. Ja będę się modlił na głos, a ty możesz iść w swoim sercu za tym, co mówię. Panie, wiele razy słyszałem o Tobie i Ewangelia mówi, że jesteś Zbawicielem. Jesteś Zbawicielem, to znaczy, że ratujesz ze śmierci, ratujesz z tego, co ciężkie, ratujesz z tego, co beznadziejne. I ja mam takie miejsce w moim życiu, ja mam takie miejsce we mnie, które jest trudne, którego nie chcę, z którym sobie nie radzę, które jest ciężkie, które mnie upokarza, które jest trudne, które mnie niszczy, które odbiera mi radość. Mam to miejsce. I to miejsce potrzebuje zbawienia. To miejsce potrzebuje Ciebie. To miejsce potrzebuje, żebyś przyszedł i po prostu zrobił tam porządek. I chcę powiedzieć Tobie, Jezu, teraz wierzę, że możesz to zrobić. Wierzę, że Ty jesteś Zbawicielem. Moim Zbawicielem. Wierzę, że Ty ratujesz życie. Wierzę. Dzisiaj chcę po prostu złożyć Tobie silne wyznanie wiary, że ufam Ci i wierzę, że to miejsce może zostać po prostu naprawione. Ty to potrafisz, bo jesteś Bogiem. Ty to potrafisz, bo jesteś Zbawicielem. Jezu, wierzę i proszę Cię, zrób to. Wierzę i proszę Cię, zrób to. Mówiłeś wiele razy, gdy uzdrawiałeś, że według wiary niech Ci się stanie. Dlatego ja chcę teraz rozpalić moją wiarę, byś mógł działać, by moje serce było wolne, by moje życie zostało napełnione radością, aby po prostu skończył się ten czas, w którym jestem przez to uciemiężony. Chcę mieć to doświadczenie, które miała Samarytanka. Daj mi tej wody żywej, która wytryśnie z mojego serca. Nie tylko dla mnie, ale też dla innych. Zrób to, Jezu. Wierzę. Wierzę. I niech to się stanie. Wierzę. Wierzę Ci. I niech to się stanie, bo Ty jesteś Zbawicielem. Wierzę Ci. I niech to się stanie, bo Ty jesteś Zbawicielem. Jezu, niech Twoja moc się objawi. Niech objawi się teraz moc zbawienia. W sercach tych ludzi, których tu zgromadziłeś, niech objawi się moc zbawienia. W sercach tych ludzi, których tu zgromadziłeś. I to miejsce, które jest w naszej ojczyźnie nazywane kanon, niech stanie się miejscem wielu cudów. Gdy odejdzie ciemność, gdy wróci radość, gdy wróci nadzieja, gdy przyjdzie perspektywa, gdy wróci życie. W imię Jezusa Chrystusa niech wróci życie. Mocą imienia Jezus niech wróci radość. Mocą imienia Jezus niech odejdzie ciemność. Mocą imienia Jezus niech to miejsce nabierze nowego życia. Mocą imienia Jezus. Amen. Czy Jezus to zrobił? Czy wierzysz, że Jezus to zrobił? Czy jesteś w stanie powiedzieć wierzę? Jeżeli jesteś w stanie powiedzieć wierzę, że Jezus to zrobił, nie musisz tego czuć, ale jeżeli jesteś w stanie powiedzieć wierzę, Jezus to zrobił, to zrób to głośno teraz. Tutaj słabo słychać. Wierzysz? Zaraz Ci powiem, dlaczego to jest takie ważne. Wierzysz, że On to zrobił? Wiecie, kiedy dokonuje się w naszym życiu najwięcej Bożych cudów? Gdy wyznajemy wiarę. Gdy wierzymy. Gdy wierzymy. Ponieważ Jezus powiedział,
że tym, którzy uwierzą w Jego imię, takie rzeczy się będą działy. Życie będzie ratowane tym, którzy uwierzą. Dlatego wyznawanie naszej wiary polega na trzymaniu się tego przekonania, że On działa i że On to robi. Że Jego moc jest nam dana. Wierzysz, że On to zrobił? Wierzę. Więc według Twojej wiary niech Ci się stanie. Wierzysz, że On to zrobił? Wierzę. Więc według Twojej wiary niech Ci się stanie. On nam to daje, ponieważ po to przyszedł, aby owce miały życie i to życie w obfitości. On przyszedł po to, aby Twoje życie naprawdę było pełne pokoju, pełne nadziei i pełne radości. Doświadczyłem tego w najbardziej ciemnym momencie mojego życia, gdy wydawało się, że nie jestem w stanie przeskoczyć pewnej rzeczy, która była dla mnie bardzo trudna, która mnie bardzo bolała, która po prostu sprawiała, że nie mogłem spać. Przyszedł i powiedział: zrobiłem to. Problem polegał na tym, że tego nie czułem. Czułem, że nic się nie zmieniło, że nic się nie stało. A on powiedział: zrobiłem to. I zaprosił mnie do tego, żeby powiedzieć: wierzę. Wierzę. Wiecie, zaprosił mnie do tego, żeby powiedzieć: wierzę wbrew logice, wbrew dowodom, wbrew odczuciom. Bo totalnie nic nie wskazywało na to, że coś się zmieniło. I stanąłem i powiedziałem: wierzę. Wierzę, że to zrobiłeś. Wierzę, że to zrobiłeś. I to był moment, w którym zobaczyłem, że on to zrobił. A problem, który był dla mnie bardzo trudny, po prostu zniknął. Po prostu odszedł. Przez wiarę. Przez wiarę. On chce naprawdę codziennie przychodzić do nas, tak jak przyszedł do tej Samarytanki. On naprawdę chce dać nam wodę żywą po to, abyśmy nigdy więcej nie pragnęli, byśmy nigdy więcej nie gasili naszego pragnienia rzeczami, które nie są w stanie tego zrobić. On chce dać nam dowód na to, że On wystarcza, że jest mocny, że jest skuteczny. I wtedy, gdy przez wiarę tego doświadczamy, zaczynamy Go głosić. Chcę na koniec poprosić Cię o jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli masz doświadczenie tego, że Jezus żyje, że Jezus działa, że Jezus przynosi pokój, radość, ratuje życie, uwalnia z grzechu, z trudności. Błagam Cię, nie zatrzymuj tego dla siebie. Błagam Cię, powiedz o tym innym. Ponieważ na świecie, obok Ciebie, jest tylu ludzi, którzy siedzą w śmierci i nie mają nadziei na to, że ich problem się rozwiąże. Że jeżeli Ty im tego nie powiesz, to oni tego nie usłyszą. Błagam Cię, nie zostawiaj tego dla siebie. Jeżeli masz w sobie doświadczenie tego, że Jezus żyje, że Jezus działa, że Jezus pomaga, że to jest skuteczne, że chrześcijaństwo to nie jest jakaś ściema, że to nie jest jakaś teoria, że to nie jest tylko jakaś tradycja. Błagam Cię, mów o tym. Bo ludzie całymi latami czekają na to, żeby wyjść z jakichś problemów i nie wiedzą, że trzeba po prostu zawołać do Jezusa. Ale jeżeli my im to powiemy, to oni Go spotkają. Tak jak mieszkańcy Sychem. Powiedzą, że wierzymy już nie dlatego, że wyście opowiadali, ale wierzymy, bo sami doświadczyliśmy. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Twoja wiara będzie rosła, gdy będziesz mówił o Jezusie. Gdy nie przekazujemy wiary, gdy nie ogłaszamy, jaki Jezus jest, nasza wiara więdnie. Dlatego weźcie naprawdę do serca to, co powiedział Pallotti, że każdy z nas jest powołany do tego, by o Jezusie mówić. I w ten sposób budzić wiarę. I jeżeli wierzysz, że On jest dobry,
i mocny, to rób to tak, jak potrafisz. Amen.